przywitać mózg tego wszystkiego.
pana dyrektora, pana Majkę, który od 14 lat prowadzi wszystkich nas na przeżywaniu tego właśnie wydarzenia tutaj w Trzcianie. Dziś przeżywamy również 38. rocznicę wyboru na stolicę Piotrową świętego Jana Pawła II, który nam towarzyszy jako patron w niebie, ale także jest tym, który wskazuje na piękne więzi rodzinne, więzi duchowe, więzi z samym Panem Bogiem, który jest źródłem wszelkiego dobra i szczęścia. Przeżyjmy więc jak najlepiej tę liturgię, polecając wszystkie nasze sprawy Bogu. A w tej mszy świętej modlimy się ksiądz Rafał za zmarłą Czesławę Kałuską, w kolejnej mszy świętej Gregoriańskiej ksiądz Damian za zmarłego Edwarda Wdedę, w piątą rocznicę śmierci, a ja za was, uczestników konkursu o Boże Błogosławieństwo, ale również o łaskę zdrowia, wszelkie dary te duchowe, jak i błogosławieństwo w życiu codziennym, za organizatorów i za te wszystkie wydarzenia, które dokonują się przez was w życiu, dla kultury, dla narodu. A teraz stańmy w prawdzie przed Bogiem i przeprośmy za wszystkie nasze grzechy i słabości. Za sprawujących nad nami władzę, aby kierowali się sprawiedliwością i miłosierdziem. Thank you.
ale dzisiaj, mimo że pogoda może nie do końca, ale i świetna, normalna, przybywacie, aby ozłocić tę chwilę waszą osobowością, waszą również tutaj pokazem pięknego tańca, pieśni, ale przede wszystkim tego piękna, które kryjecie w swoich sercach. I bardzo mi jest miło właśnie dziś z tego miejsca wszystkim wam podziękować, że krzewicie kulturę, że jesteście naocznymi świadkami waszego rejonu, regionu, ale również i tradycji. To piękne jest i dalej kultywujcie i przekazujcie następne pokolenie. A przecież można powiedzieć, że w małej Krzcianie dziś ku Polsce, bo z 8 województw jesteście tutaj z nami na przyjście. Bardzo serdecznie dziękuję dzisiaj zespołowi regionalnemu Makurzanie Złoty Gorlic, który został założony w 1984 roku przez Krystynę Mikociak i działaczy Gminnym Ośrodku Kultury w Złotych Gorlicach, województwo śląskie, a dziś tutaj pod kierownictwem pani Elżbiety Konio, a dzięki pięknej oprawie muzycznej pod batutą pani Brygidy Sorter mogliśmy usłyszeć tą piękną oprawę liturgiczną, powzalać wam z całego serca. Dziękuję również małym hojni, którzy pod batutą pani Jadwigi Boreckiej na koniec mszy wystąpią jako najmniejsi z uczestników i też będą wielbić Chrystusa tutaj w naszej świątyni. Wszystkim instruktorom, organizatorom, sponsorom, ale także wam właśnie za obecność bardzo serdecznie dziękuję i życzę, aby nadal waszej duszy ta nuta tradycji naszych pradziadów grała. No cóż, zawsze konkurs to konkurs. Życzę, żeby każdy z was jednak poczuł się, że ma to pierwsze miejsce, bo wybierając właśnie muzykę, wybierając taniec, też człowiek pokazuje swoje człowieczeństwo. No, ono musi być zawsze najpiękniejsze i najlepsze. I uczmy się od tych, którzy nie narzekają, którzy nie tylko zajmują się błahymi sprawami, ale od tych, którzy wielkie dzieła czynią, bo to jest najważniejsze. Przepraszam, że się wzruszam, ale zawsze jakoś tak czuję, że też coś tam gra w sercu, coś mam wspólnego w młodych latach w zespołach byłem i tańczyłem i śpiewałem. Dzisiaj przeżywamy również 38. rocznicę wyboru następcy Piotrowa. Thank you.
tak mówiłem, pierwszego miejsca życzę w moim sercu, na pewno je macie. Zapraszam tu każdego do roku, a zdałoby się, żeby to było każdy dzień. Naprawdę bardzo radośnie i mocno. Na pamiątkę, że tu jesteście, przy gazetach znajdują się obrazeczki, takie pamiątkowe tutaj, te książeczki, myślę, że jeszcze tam są, można sobie zabrać. Dla tych, którzy byli najbliżej ołtarza i śpiewali, jak dla was, są jeszcze tutaj pomnik. Bóg zapłać i do zobaczenia za rok. Szczęść Boże!